Dzień dobry. Wakacje, wakacje i po wakacjach. Tak wygląda plac, że tak powiem, tuż po naszej wycieczce tegorocznej. No, spisało się to ogólnie rzecz biorąc bardzo fajnie. Można było zobaczyć, jak tutaj sobie żyjemy na filmie z wakacji. Cóż, pora na coś nowego. Małe poprawki po prostu tutaj chcę wprowadzić, a w zasadzie to nawet i duże. Po pierwsze, pozbywamy się tej szafki i pozbywamy się tej kanapy. Brzmi grubo. Jak tutaj możecie zobaczyć, mam już blaszki, żeby po prostu uleczyć to autko w sensie blacharskim. No i ruszamy. Projekt 2.0 Caravela. Także zapraszam do oglądania. Tak, przede wszystkim jedzie do mnie już stelaż łóżka. Na razie bez tapicerki, ale ma on tutaj za zadanie, będzie miał za zadanie zastąpić mi tutaj tą kanapkę, która owszem fajnie się tutaj sprawdza jako takie pseudo łóżko, ale no nie do końca jest to praktyczne takie w użyciu, że tak powiem, stricte kempingowym. Także fajniejsze będzie tutaj łóżko rozkładane po prostu na, no, na 2 metry praktycznie, a cała tamta ściana na tamtej linii okien będzie przeznaczona na meble. Także no, szafeczka z demobilu, że tak powiem, spisała się całkiem. Tutaj trochę niepraktycznie z tymi drzwiczkami, ciężko było tutaj cokolwiek wyciągać. Szufladka owszem, fajnie się sprawdziła. Tutaj w tej szufladce jest, wiadomo, taki szpej sztućcowy. Z tyłu, tutaj pod spodem jest kuchenka, jakieś tam zapasy nasze, no i z tyłu baniaczki, których obsługa no nie jest zbyt wygodna w tym układzie, jak możecie się domyślać. Także na tym będzie polegała to przebudowa. Być może pokusimy się też o zrobienie sztywniejszej podłogi. A, krótka aktualizacja. Namęczyłem, ale wywaliłem tę kanapę. Jestem gotowy na przyjęcie przesyłki. Mam nadzieję, że tapicer pozwoli mi zawieźć to przyszłe łóżko od razu do niego. Także będę miał tutaj wolne miejsce do działania. No, jakby tak wszystko wywalić z busa, to byłoby tu miejsca, co? Tylko na czym spać. Ogłosił właśnie skład na Mistrzostwa Europy. Stefano Lavorini zdecydował, że nie będzie w nim Malwin, Smarzek i Martyn. Okej, profesjonalnie zapakowana tylnia kanapa, oryginalna z Caravelki, już jest tutaj. Teraz się bierzemy za usunięcie tej tylniej części szafki. No i kolejny dzień zmagań. Podjechałem sobie tutaj do rodziców i zamierzam dokończyć rozbierać tą szafkę. Jak widzicie, już pierwszą część odkręciłem. Opróżniłem tutaj te wszystkie graty, które były w środku, kuchenkę, nie kuchenkę. I za chwilę pozbywam się zbiorniczków. Szufladka idzie na razie do przechowania. Ściągam zlew i będzie znowu pusty bus, gotowy do dalszych przeróbek. Także dzisiaj na szybko, tak tylko z telefonu. No, powiem wam, że szybciej się rozbiera niż składa taką szafkę. Mam już oddzielony blat i zlewozmywak. Baniaczki na zewnątrz. Pozostało mi rozebrać ten szkielet i gotowe. Także dokonałem już dzieła zniszczenia do końca. Teraz to jest dopiero obszerna gablota. No ale niestety
tam wjedzie tu łóżko, wjadą tutaj mebelki, także aż takiego szału to nie będzie. No ale czeka mnie tutaj sporo pracy i sporo mierzenia przede wszystkim i szukania optymalnego rozwiązania, jak to wszystko zmieścić. Łóżko wiedzie tutaj 110 szerokie, także no wyzwaniem jest tutaj ta buła po prostu, która kryje tylną klimatyzację. U mnie klima na tył i tak nie działa, także nie wiem, czy nie pozbędę się tego wszystkiego, całego tego boczku, i wtedy mógłbym maksymalnie do lewej tutaj dojechać łóżkiem, no a na tamtej całej ścianie puścić takie jakieś lekkie mebelki i wtedy miałoby to ręce i nogi. No zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Teraz! Tak, zobaczcie na to. Nowa podłoga. No, prawie. Mamy już materiał na podłoże. Jeszcze małe pomiary, małe docięcia i będziemy jechać dalej z koksem. Idziemy do ciastoramy zobaczyć, czy są jakieś ładne wykładziny. Pierwsze pomiarki już za mną. Niestety będę musiał przyciąć troszeczkę tą płytę tutaj, bo to chce się zmieścić w nadkola. Z drugiej strony cały czas się zastanawiam, czy nie będę musiał się pozbyć tego nadkola. Aj, to jest pytanie. No ale chciałem ułożyć tą podłogę, żeby móc tutaj wjechać z tym łóżkiem i ją chociaż przymierzyć. Także w warunkach polowych, jakie tutaj mam, no to niestety muszę działać tak, a nie inaczej. Zrobiłem sobie linię i biorę się do cięcia. Pierwsza płyta siedzi, tam przy nadkolu trochę rzeźby było, ale jakoś się udało to spasować. Z tyłu ściąłem narożniki, żeby to jakoś siadło tutaj do tej listwy, nie chciałem dalej lecieć. I tam myślę, żeby wykładziną po prostu zjechać i po prostu to tam będzie, przyjdzie kit i będzie git, jak to mówią. Dobra, biorę się za drugą. No do odmierzenia tego kształtu skomplikowanego użyję sobie starej wykładziny. I mam nadzieję, że to jako tako uda mi się dopasować.
No i dobra. I tak to wygląda. Cięcie bez cięcia. Aha, jeszcze tam tą dziurkę zapomniałem na wlot. Myślę, że to wsadzę pod spód, pod tą kratkę. Najwyżej kratka będzie troszeczkę wyżej. Tam ten centymetr nie zaszkodzi. Tak się będzie to chyba finalnie prezentowało. Za chwilę ostatnia przymiarka. Ładujemy to do busa. Tak z grubsza się to prezentuje po przymiarce wstępnej. Chwilę zobaczę, czy nie będę musiał tu jeszcze tego narożnika trochę przyciąć, bo widzę, że wyjechałem za bardzo. No i tu ewentualnie idzie blisko krawędzi, nie wiem, czy się zmieści plastik. No a tamtą resztę trzeba będzie dosztukować niestety. Tak to wyszło. No i dobrze. Wydaje mi się, że to co mogłem w tych warunkach domierzyłem, dociąłem. Linie się zgadzają. Śruby się chowają. Potrzebuję teraz wymierzyć sobie ten tył, ile mi tu brakuje. Dokupić taką formatkę, albo gdzieś może znajdę na demobilu. Tam i tak będą meble. I podłoga będzie gotowa. No i to by była na dzień dzisiejszy wersja finalna. Dzisiaj już prace się nie posuną dalej. Podłoga leży. Tam oczywiście to tak nie będzie. Ja tu te ścinki sobie tak podomierzałem. Ewentualnie ile tutaj jeszcze potrzebuję. Także to trzeba będzie jeszcze pokombinować. No a tutaj ładnie to wszystko siadło. Krateczka siedzi. Stopień siedzi. Na to przyjdzie wykładzina jeszcze. I myślę, że będzie to w miarę.